Siemanko, z tej strony Kraftku, witam was w kolejnym odcinku z Greny. Dzisiaj będziemy uciekali przez... zależy jak kto to nazywa, jest to piwnica z babcią pająkiem, jest to kanaliza, nie wiem, ścieki, jak to można nazwać. Jeśli chcecie oczywiście więcej odcinków z Greny, zostawcie łapkę w górę i suba. Możecie wejść na mojego Discorda, macie link w opisie, Instagram również jest w opisie, nic tam nie wrzucam na razie, bo w sumie nie mam co. Ale możecie to zafollowować, zawsze coś tam będzie kiedyś wrzucone. Plan jest taki, przechodzimy na normalu i na początku musimy odblokować broń. Nie dlatego, że chcecie ciągle babci usypiać, ale po prostu jest to wymagane, żeby dostać śrubokręt, dzięki któremu uzyskamy rzeczy potrzebne do endingu, ale to wszystko wam wytłumaczę później. A więc plan mamy następujący. Trzeba stąd szybko iść do toalety, z kibla wziąć klucz do auta i potem z auta wziąć klucz do broni. A jak reszta wyjdzie, to się zobaczy. Babcia idzie tam. Więc my mamy tutaj bardzo ładnie przejść teraz. Czy tu coś było? Nie. Więc ja sobie to otworzę. I teraz bardzo ładnie trzeba zejść na dół. Ała. Szczerze nie wiedziałem, że tu można się złamać. Dobra, zahałasowało. Nie, bo tutaj jest ta plansza. Ajajaj. Zahałasujemy jej tutaj dwa razy. Może przyjdzie dzięki temu. Dobra. Teraz ją wyłączymy z gry na chwilę. Adios. Pozwolę sobie zobaczyć, co jest tutaj. Nic. Okej, mamy minutkę. W minutę się herbata zdąży zaparzać, więc mamy czas. Jak najbardziej. Klik, 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 kurde. O, jeden raz za dużo. Jeszcze całe 40 sekund. Perfekto. Celny strzał. To sobie wyrzucam. I na dół idę odkręcić. Jakiś speedrun. Normalnie pierwsza klasa. Jeden, dwa. Klucz do sejfu. Nie wiem, czy się babcia zrespiła, ale możliwe, że tak. Dlatego ją sobie tutaj zagrujemy. Czemu nie hałasuje? Dobra, zahałasowało. Tylko, że babcia wstała, to tam pójdzie. I póki co będziemy mieli tu spokój. Na tą małą chwilę. Mój bien. Co jest? Okej. To ona sobie tam pójdzie. A w międzyczasie... tu jest specjalny klucz. Który będziemy musieli wziąć, żeby odblokować na strychu. Poczekam, aż babcia tam pójdzie. Perfekcyjnie. Nie widziała nas. Co sobie tylko zabieram tą książkę i pędzimy na górę. Leci. O nie! Ale nie widziała nas, więc o tyle profit. Albo widziała. A
albo nie. Juju. Tak stanęła, że myślałem, że ona tu przyjdzie. Naprawdę, pod łóżko. Się w kurzu zabawić. Czemu na strych? Dobra. No chodź, chodź. Gdzie pójdziesz? Bardzo dobrze. Dzięki temu sobie ją teraz uśpimy tutaj. No bierz to! I co będzie trzeba dalej zrobić? Dobra, myślę, że sobie weźmiemy teraz tamten zardzewiały klucz. Nie, nie zardzewiały, tylko specjalny klucz. Z tamtego przejścia. Kurde, to nie w tą stronę. Zmarnowałem cenne sekundy. Co jeszcze? Cały dzień mnie jakoś głowa boli. Jakoś niefortunnie. Bardzo ładnie. Zabrane. Teraz pędzimy na górę, mamy jeszcze pół minuty. Tu jest kusza i tam się poturlał na sam koniec. 20 sekund. A to menda. No kurde! Sparowałem sobie na to. Wysłyszałem się, że to ona. Albo w sumie sobie tu przejdę. O! Idealnie. Spadło to na dół i ona powinna teraz tam przyjść. Tutaj. Ta, jeszcze głośniej. Naprawdę, nie dało się głośniej. A to pech. O, tu jesteś. Co teraz? Trzeba z tym iść na górę. Zastrzelić tego pająka i będziemy mieli tam jedzenie dla kruka. A, serio? A u kruka będziemy mieli... Rusty padlocki, tak. Rusty padlocki. Tego pająka nie cierpię po prostu. Ale udało się. Ja sobie biorę jedzonko. Sobie tam wyrzucę na dół. I poczekamy teraz na babcię. Nie patrzyłam niestety na zegar. Więc nie wiem, czy wstała, czy nie wstała. Więc będzie broń w gotowości. Tam jest. To
bardzo dobrze. Co jest jedzenie? To sobie zrzucam na dół. Kurde, niestety nabój tu został. Niefortunnie. To pomieszczenie nazywa się kuchnia starego domu. Taka ciekawostka. Okej. Dwa. Dobra, skrzynka dwa. Nie wiem, do czego mi się to może przydać, ale mamy informacje w razie czego. A teraz szybko, żeby załadować kuszę. Tuż pod nogami. Chyba nas nie zauważyła. Ale z drugiej strony lepiej, żeby nas w sumie zauważyła. Bo będziemy mogli ją od razu wyeliminować. Kartonami może zahałasujemy. Nie wiem, czy on robi taki hałas, że on może ją przywołać. Jednak może. Dyjmie to. Dobra, minutka. Kolejna minuta. Babcia! Susie! Dobra, więc tak naprawdę wszystko, co by nam było potrzebne, już mamy. Teraz będzie trzeba zejść do kanałów. Bo w tym miejscu całą akcję już skończyliśmy. Tutaj przetestuję speedruna, speedrunowego lifehacka Dizowskiego, który niestety jednak nie działa. A myślałem, że będzie działał. Wrzucamy jedno i wrzucamy drugie. I teraz sobie zrzucę tam na dół jedno. Tylko, że się tu zablokowało. Ech. Wiecie co, może najpierw wrzucę tam klucz. Albo jednak się samo załatwiło. To mamy pod nogami tutaj. Trzeba zapamiętać. Szymon, pająki oczywiście nas witają. I tak. Rusty padlocki zostawiam tutaj. Siema. Szczypce też tam zostawiam, bo musimy iść do skrzynki numer 2, w której to... znaczy szafce numer 2, która jest tutaj tuż na prawo, w której to skrzynce mamy młotek, który to młotek w starym domu w kuchni odblokuje nam... Co nam odblokuje? Blokuje nam kij. Taki mislik informacyjny. Nie w szafce, tylko obok szafki, ale to no, nie ma tam za dużego znaczenia, myślę. Dla sensu ogólnego. Tu mamy jeszcze shotguna, ale nam jest ona niepotrzebna. Cyk. Proszę mnie to otworzyć. Eliminujemy babcię. A dalej niech się dzieje wola nieba. Cytując. Nagrałam to w sobotę. Jest 19. I mam o tyle profit, że mogę sobie przegodzić to ile chcę, bo będę montował to jutro, więc... Jest spokojnie. Ale idzie. Ała. Mój palec. Cyk. To włączamy. Adios. Czy ona wyszła? Ty, skubany babiszon wyszedł. Na szczęście jest na dole, więc zanim tu dotrze, minie dużo czasu. Więc ją sobie wymieniamy w ten sposób. Jeszcze tu jej dla pewności zrzucę.
Ała. Czy to coś jest? Nie. Jezu, ta muzyka mnie naprawdę wykańcza. Na tym etapie. Dobra, mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Jesteś. Cześć. Pójdziemy za nią, jak się przestanie agrować. Gdzie ona jest? Tam jest. Okej, czyli się nie cofać, bo ona teraz gdzieś pójdzie tam za ścianę. Bez sensu. Chyba nie idzie na górę. No. Teraz się tu będzie namyślać, czy skręci? Skręci. Jak na początku bałem się tej gry, tak teraz w sumie jest spokojnie tutaj. A. Nie wiem po co mi to, ale mogę sobie otworzyć, zobaczyć co tu jest z ciekawości. Cutting pliers. Niepotrzebne. Parówczaku! Parówczaku, idź stąd! Teraz wszystko zależy, czy skręci i na jak długo. W sensie, czy się nie zatrzyma i nie zawróci. Uff. Teraz tak. To nam dało dodatkową chwilę, bo ona poszła na górę i nie zawróciła, więc to jest taki plus. Teraz Rusty padlocki mamy. Klucz zniknął z moich rąk, więc no. A teraz poczekamy na nią w tym miejscu. Zrobimy pętelkę. Siemka. Jeszcze czego pewnie? Oj, oj, idzie za nami. Przepraszam. Przepraszam. Moja wina. Moja wina. Miło, że skręcę zawsze. I tak naprawdę to jest ending. Mamy 37 minut nagrywki. I jest ending. Tak więc dziękuję za oglądanie. Robimy w tym momencie piękne zakończenie. I wychodzimy. Babcia w wencie jednak się wczołgała. Się dziwi, gdzie jesteśmy. Ta jest skurzona, bo nie dostała sobie kolacyjki, rozbitą głowę ma od babci. Dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka i suba. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej babci, zostawcie 5 lajków. 5 łapek w górę. Możecie wejść na mojego Instagrama, na Discorda, co tam chcecie. Napiszcie komentarz, czy wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!